Witajcie, kochani! Witajcie, kochani, w kolejnych rozmowach wewnętrznych z Renatą Rakoczy. Cześć, Reniu. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Renia, ja jestem Oel, prowadzę Lot Sokoła. Dzisiejszy temat, jaki się pojawił, to jest temat, który odkładaliśmy też troszeczkę w czasie, o wysokiej sensytywności, czyli wrażliwość na energię, która pojawia się i znika. Dokładnie tak. No. Ja bym to powiedziała, że to nawet już w tej chwili to czytamy w myślach po prostu czyjś. Tak jakbym świadomość, jak jestem z osobą, to jest tak, jakbym jej świadomość przejmowała i jak jestem, no nazwijmy tak, obecna w sobie głęboko, no to ja jakbym to nawet nie jest słyszała, czy czuła, to trudno określić, ale tak jakbyś czytał czyjeś myśli. Powiedz mi dokładnie, czy czytasz myśli na zasadzie takiej, że jeśli ja sobie teraz pomyślę kolor, to ty słyszysz moją myśl, którą wypowiadam, czy bardziej to jest czytanie informacji, w których jest człowiek skupiony w swoich myślach? O. Bardziej czytanie informacji, w której on jest skupiony, a na przykład jak z tobą rozmawia, no to ja to nazywam, że tak jakbyś widział, że założył jakby maskę i tu jest wszystko ok, tak? A pod spodem ma całkiem inne myśli. Mhm. Najłatwiej to mi to wytłumaczyć, jak na przykład no, z osobami dziś współpracuję, ale teraz jakby tam z partnerem i chcemy, mamy na przykład jeden pomysł, jakąś wizję, żeby coś zrobić. I ja mówię, całą wizję przedstawiam, co i jak, czyli tak, ja to widzę zaraz w energii, że to idzie jak ścieżka, droga, nie? Mhm. A on na przykład mówi najpierw tak, mówi tak, okej, okay. Ale później jego schematy gdzieś tam wchodzą i zaczynają mi się pojawiać lęki. I ja najpierw czuję, że coś jest nie tak już z tą drogą. Czyli to jest tak, jakbym czuła, że jak ona była taka ścieżka prosta, to zaczyna się, wiesz, jak statek bujać. Mhm. I później już obserwuję, że zewnętrznie już się zaczynają jakieś inne ruchy. To jest trudne do określenia nawet, wiesz, ale to tak jakby inne ruchy się zaczynają jakieś dziać. No i wtedy już czuję i już dosłownie czuję, słyszę, nie umiem tego określić, że jego informacja, którą mi dał rzeczywiście realnie, nie jest zgodna z tym, co on faktycznie tam zaczyna się w nim pojawiać. Mhm. Czyli jak moja informacja jest zgodna, tak ja chcę i ja tak idę i działam, tak? Tak, tam informacja jest tak, jak chcę, ale później to działanie zaczyna się, bo już idzie z tej podświadomości, wkraczają tam jakieś stare wzorce, lęki i tak dalej. I to już się czuje. To jest taki... Powiedz mi, czy ta wrażliwość energetyczna, bo zobacz, drugi człowiek mówi ci coś, a ty jakby widzisz, że za tym, co on mówi, można powiedzieć, że to, co mówi, to jest taka maska, ale prawdziwe pole informacyjne, które się w nim wydarza, którego on bardzo często nie chce, albo może nawet sam nie zauważa, że to się dzieje. Dokładnie. Nie ma dostępu czasami. To pole informacyjne jest cały czas otwarte. To nie ma czegoś takiego, że jeśli ktoś czegoś nie mówi, to znaczy, że my się nie dowiemy niczego na temat energii, informacji, w jakiej on przebywa. Nie, to jest cały czas otwarte. I wiesz, ja miałam to bardzo długo i na początku jakby przy tej sensytywności trzeba się tego nauczyć i rozpoznać, bo na początku ja uważałam, że mnie ludzie okłamują. Mhm. I wiesz, ja czytałam ich to, co wewnętrznie i no niestety czasami albo najczęściej nie było to fajne, no bo my siedzimy w tych kupie lęku, bólu i tam rywalizacji, czyli w takim, no nazwijmy ego. Więc tam były informacje zgoła odmienne niż to, że na przykład ktoś się do mnie, wiesz, uśmiechał, nie? Mhm. I ja na początku miałam ogromny, ogromny problem. Ja myślałam, że mi wszyscy okłamują. I sobie myślałam, co jest, tak?
jak próbowałam, wiesz, dociec i powiedzieć to, co ja faktycznie tak czytam od nich, a co mi przedstawiają, no to wiadomo, że z drugiej strony zaczęła się walka ego, tak, że nie i tak dalej, i tak dalej. I ja nie ukrywam, zanim ja się zorientowałam, no to ja uważałam, że coś ze mną jest nie tak. Dopiero później, jak zaczęłam no, głębiej wchodzić w temat i gdzieś tam poznawać osoby, które też mówiły tym to samo, no to się zorientowałam, że ja czytam po prostu te pole informacyjne danej osoby. Mhm. Czy można powiedzieć, że... Bo jakby też tak mam, też czytam pole informacyjne i też tak miałem, że ja coś czułem, czułem jakąś informację, która idzie, a słowa były zgoła inne i nawet kiedy zdarzyło mi się powiedzieć to, co czuję, to osoba zaprzeczała. Tak. Mhm. I czy to nie jest tak, że ludzie nie żyją w zgodzie ze swoim wnętrzem i z tą taką swoją prawdziwością, jakakolwiek by ona nie była, bo nakładają na siebie maski zewnętrzne, a ta wysoka sensytywność pomaga czytać, jaka jest informacja, prawdziwa intencja tego człowieka, którą on często sam nie chce słyszeć. Znaczy, wiesz co, ja bym poszła jeszcze głębiej, bo jak tak zaczęłam się w tym temacie mocno, no i też jakby siebie analizować, tak? Poszła, że jeszcze głębiej, że to nie jest prawda o nim, bo jakby najgłębsza prawda o nim jest taka, że on ma czyste serce, otwarte serce i on tego chce. Na to jest nałożone te pole informacyjne, czyli ta nazwijmy jego świadomość i tam jest kupa lęku, bólu i tego wszystkiego, czego co przeżył, a na to nakłada jeszcze maskę. I my, jak ja sensytywny jesteś, to jest jedno, że ja czuję pod spodem każdego człowieka, uwierz mi, każdego, że on jest po prostu boską istotą i jest dobrym człowiekiem i ma serce otwarte, nie ma czegoś takiego, że ktoś ma... Ja myślałam, że to jest zamknięte. To jest nieprawda, to jest przysłonięte. Ale później my czytamy pole informacyjne, czyli to, co on przeżył i te wszystkie lęki, czy ona, tak? Wszystkie lęki, bóle, strachy i te wszystkie wzorce. I my to czytamy też. Ale realnie dostajemy od człowieka tą maskę. I ja na przykład jak teraz pracuję z ludźmi, to próbuję, staram się wytłumaczyć, o co to chodzi. Że tak naprawdę i ta tęsknota człowieka do miłości to jest ten sam dół właśnie, że on chce być dobrym człowiekiem, chce, ale te wszystkie przysłonki, nazwijmy to dosłownie jakby takim, wiesz, ego matrixem, tak? Te fałsz, to jest fałsz. Prawda jest tu na samym dole. A to już jest fałsz, a on na fałsz zakłada jeszcze jeden fałsz. Czyli tak jakby chciał pokazać, że jest tutaj tym z samego spodu. Ale między jednym a drugim jest ogrom wszystkich, których boimy się dosłownie, boimy się pokazać, powiedzieć, a to wynika z tego, że boimy się oceny, odrzucenia. I to jest nasz największy, ja uważam, że w tej chwili największy nasz problem. A to nie jest też tak, że bo to rozpoznanie, bo to, że rozpoznajesz, że istotą każdego człowieka jest właśnie to dobre serce, ta czystość, ta niewinność, wokół tego serca właśnie jest to pole informacyjne, mentalne, ta psychostruktura ludzka, a na zewnątrz jest jeszcze dodatkowo maska, którą człowiek zakrywa tą psychostrukturę, której albo nie widzi, albo widzi i właśnie zaczyna ją oceniać przez pryzmat tej zewnętrznej maski. Dokładnie. I ty jako osoba sensytywna, ty czytasz to pole. I wydaje mi się, że gdybyśmy my jako ludzie nie odrzucali tego pola wokół informacyjnego, tylko byli świadomi, czyli nie oceniali siebie za cokolwiek się pojawia i znika w tej psychostrukturze, to wtedy dużo prostszy mielibyśmy dostęp do tego, co jest w rdzeniu, czyli w sercu. Tak. Dokładnie, dokładnie tak. I problem cały polega, że my ten, nazwijmy ten środek, tak, odrzucamy, a to jest tak proste, że jak ty staniesz i to jakby staniesz i popatrzysz na dany wzór, to on się rozpuszcza, jego nie ma. Ale cały problem jest, że człowiek się boi stanąć do tego. Czyli na przykład, nie wiem,
czuję z jakiegoś tam schematu, w tym środku, czuję, że do kogoś no, rzucam zazdrość, tak? W tej chwili, jakby przykład. I tu zakładam maskę, że jestem taka wspaniała, nie, jestem taka dobra, ja nie zazdroszczę i tam wszystkie, tak, pierdoletki. I ja odkrywam, że tu jednak pod tym zachowaniem, bo tu są subtelne, naprawdę takie subtelne, które można rozpoznać nie, no niesamowicie zachowania. Ja też rozczytam to i mówię, że tu puść tą zazdrość, jak ją puścisz i zobaczysz, z czego ona wynika, bo tam kiedyś coś i jakiś wzór, to tego nie ma. I to przestaje tobą, jakby masz wtedy dostęp, idziesz do serca i to przestaje tobą szarpać. I przestajesz robić na zewnątrz ruchy do ludzi, gdzie ludzie wtedy cię oceniają, tak? I masz dziwne, no ja już nazywam, że to są dziwne zachowania, ale społecznie są to uznane za normalne zachowania. Nie? Czyli brak tej akceptacji siebie, ocenianie swojej własnej psychostruktury, która zakrywa właśnie dostęp do tego naszego rdzenia, ocenianie, my projektujemy na zewnątrz, że jeśli my siebie oceniamy, to na pewno nas ludzie za to ocenią, ponieważ my nie akceptujemy tego. I spojrzenie świadome na to, to jest po prostu zaakceptowanie tego. Wtedy ocena, można powiedzieć, znika. Samo spojrzenie świadomości powoduje, że to może zniknąć. I wtedy jakby wydaje się, mam wrażenie, że życie jest prostsze. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, jak to opisałeś. Tylko ja bym jeszcze powiedziała, że jakby łatwiej jeszcze, jak powiesz sobie, że nawet tym środkiem to nie jest twoje, że to są jakby nałożone wzorce, które zostałeś tak nauczone, a nie inaczej. Czyli wtedy nie pojawia ci się takie poczucie winy, że ja jestem jakiś skopany i zły. Czyli ja to sobie biorę, że ja wiem, że to jest w pewnym sensie moje, ale w pewnym sensie nie jest to moje. Bo to są wzorce, z którymi ja zostałam nauczona przez lata, czy tam wieki nawet, bo to niektóre rzeczy gdzieś tam i wcieleniowo, pokoleniowo, jeśli w ogóle tak, to też zaczynam się zastanawiać, no ale przyjmijmy na razie, że to jest, tak? Więc jakby to nie jest zupełnie moje, bo jeszcze niosę energię mojej mamy, mojej rodziny, niosę energię jeszcze dodatkowo, jak teraz rozpoznaję, to tam, gdzie się znajdę w tym towarzystwie i na przykład siadam teraz z tobą, to jeszcze niosę energię czyjeś. I ty możesz czuć nie moje prawidłowe, tylko już też zmieszane te pole z kimś. Znaczy jest to tak z tego, jak ja to po prostu widzę, że ludzie nie mają rozpoznanej tej swojej prawdziwej natury, czyli tego rdzenia i identyfikują się poprzez tą maskę, czyli to iluzoryczne ja, które zerka na siebie i ocenia. Oni myślą, że to jest tak naprawdę ich, że to są oni, tak naprawdę to jest tylko jedno ja, które ma kilka warstw, ale to ja nie jest prawdziwe, bo w samym rdzeniu istoty ludzkiej jest właśnie ta czystość, ta niewinność. Tak. A akceptacja tego, że i nie wypieranie tego, co się pojawia, co my oceniamy, po prostu zostawienie tego takim, jakim jest, pozwala nam też zobaczyć z dystansu, z takiej perspektywy, że okej, to są tylko informacje, które pojawiają się w polu mojej historii, w mojej tak zwanej osobie, ale moje serce jest czyste. Moje Dokładnie serce jest tak. Moje serce jest czyste, moje serce jest niewinne. I kiedy z tego punktu możemy na to spojrzeć, no to jest to takie wewnętrzne uzdrowienie tak naprawdę, czyli połączenie z tym, co jest teraz. A powiedz mi jeszcze, bo ja też jako wysoko wrażliwa osoba mam coś takiego, jak czuję blokady energetyczne, które pojawiają się jak odbicie lustrzane w moim ciele. Kiedyś to brałem jako swoje, bo na przykład taki bardzo prosty. Jechałem teraz sobie 2 dni temu z przyjacielem drogą. Gdzieś na poboczu stały jakieś kobiety samochodem. Ja tylko spojrzałem na nie i momentalnie zaczęła mi się boleć mnie czakra sakralna. Ja tak zobaczyłem, mówię, dobra, jadę sobie samochodem, czemu zaczyna mnie nagle czakra sakralna boleć? I tylko zauważyłem, że kiedy minęliśmy je, minęło parę minut później, nagle to zniknęło. I zobaczyłem, że ja zwróciłem na nie uwagę na moment i jakby zobaczyłem pole informacyjne, ono lustrzanie się we mnie odbiło.
Masz też coś takiego, że tak czujesz takie rzeczy? Czy tylko... Ja to nazywam, ja tak nazywam jakby takim swoim językiem, nie? Więc ja to nazywam, że ja ściągam jakby energetycznie te, no, choroby dokładnie, tak? Bo to jakaś tam, nazwijmy, choroba, tak, w cudzysłowie. I ona przechodzi przez moje ciało. I ja się do tego nie przywiązuję, czyli nie biorę, że to jest moje. I jakby wiem tylko, że część, bo to już też tak z doświadczenia, no, z partnerem jakby mam, że część ja, to nawet nie ja, ale jakby ta energia we mnie uzdrawia czyste serce, a część wraca do tej osoby, ale ja w ogóle nie decyduję, w jakich to częściach jest uzdrawiane, w jakich to wraca. Ja tego nie wiem. Ja tylko jestem ta, która ma jakby poczuje to, przeleci, tak jak ty. Poczułeś, przeleci, jedziesz dalej i poleciało. Ja w ogóle już tego jakby nie analizuję, tak? Mhm. Czyli można powiedzieć, że jakby, dobra, inaczej. Powiem, jak u mnie to jest. U mnie to jest tak, że skoro te rzeczy pojawiają się u mnie w ciele, ja wiem, że nie pojawiają się bez powodu. Mam też świadomość, że moje ciało jest tylko radioprzekaźnikiem i takim odbiciem. I jeśli u mnie powoduje jakikolwiek dyskomfort, bo czasem to są bóle, czasem to są piekące miejsca, ja mogę coś z tym zrobić. I kiedy ja z punktu prawdy, czystości serca patrzę na to i nawet czy oddechem, czy sobie nacisnę jakiś punkt, żeby uruchomić energię, przepływ energii, to uzdrawiając to u siebie w ciele, jako radioodbiornik i przekaźnik, bo mówię, bez powodu by się to nie pojawiło u mnie, to jakby moje doświadczenie też pokazuje, że kiedy ja to robię u siebie w ciele, może mieć też to odbicie lustrzane w drugiej osobie. I zdarzyło mi się też coś takiego, że kiedyś robiłem takie sesje, siadałem przed komputerem, włączałem kamerkę, siadałem, relaksowałem się i zaczynałem odczuwać, ludzie się pojawiali, zaczynałem odczuwać wszystko. I ciekawy był taki feedback, bo poczułem taką kulkę u siebie w ciele, poczułem kulkę pod prawą pachwiną i tak mówię na głos, dobra, tu czuję jakąś kulkę pod prawą pachwiną. Ja nie miałem pojęcia, kto to jest, bo tam było kilkanaście osób online i ją po prostu wziąłem, wyciągnąłem i poczułem, że to zelżało, że to tak przestało boleć tak bardziej. I kilka dni później napisała do mnie kobieta, że w tym miejscu miała guza przez ileś lat, miała go obserwować. I jak ja tylko powiedziałem, że tu czuję jakąś kulkę, ściągnąłem to, ona poszła do lekarza i mówi, że słuchaj, poszłam na wizytę do lekarza i podczas wizyty lekarz stwierdził, że to się rozpadło, to się rozpłynęło, że tego nie ma tam, że guz, który miałam 7 lat, nie ma. I ona powiedziała, że pisze mi to dlatego, bo wie, że w tym momencie ja jakąś blokadę usunęłem energetyczną i to się rozpuściło. Tak działamy. Tylko ja bym powiedziała, że jakby ja nie biorę też tego do siebie, że ja w moim polu się to pojawia, to z jakiegoś powodu u mnie. Bo tam są rzeczy, które są z mojego, jakby moja jakaś jeszcze blokada, ale to są te rzeczy, które są też blokadą u tej osoby, ale są też rzeczy, które po prostu mają przypłynąć i tyle. Czyli ja jestem jakby, jakby to powiedzieć, poddana tej drodze, że jestem tym, no takim, nie wiem, kanałem, znowu z tym kanałem, ale dosłownie, tak, gdzie idę i jakby oddana, ja to mówię, zawsze mówiłam, że chciałam być tak jak Jezus i być oddana Bogu, czyli jestem i chodzę i samym sobą jakby uzdrawiam, tylko ja tego nie analizuję, tak. I mam wrażenie, że to jest ta droga i my do tego idziemy. Tylko że jeszcze jakby największe dla mnie utrudnienie jest to, że no ciało, jednak ja odczuwam ten ból. Mhm. Tak, czyli ta osoba nawet nie ma dostępu do pewnych rzeczy i ona nawet tego nie czuje, tak? Ja odczuwam ten ból. Tak, z partnerem, on na przykład ma jakieś niezrobione emocje, to ja płaczę za niego i ja je przerabiam. Z osobą, z którą mam kontakt, tak, czy nawet na spotkaniu, tak, w pracy, to ja to jakby ściągam i ja przechodzę cały ten proces, a ta osoba nie ma dostępu nawet do tego, tak, czyli ja w ogóle jakbym nie decydowała, co mam zrobić, tylko się temu poddaję. To tak trochę jak małe dzieci, które przekazują wszystko to, co rodzice noszą w sobie i nie pokazują.
Tak, no ja bym, wiesz, śmiało twierdzę, że nawet jak ty masz jakieś tam jako rodzic dużo programów, ja mogę na przykładzie, teraz dopiero widzę, na przykładzie mojej córki, mojego taty. No a tata był astmatyk, ja byłam astmatykiem i ja przyniosłam, ja dopiero teraz to widzę, ja przyniosłam ten cały wzór na córkę. Jak ja to usuwam, to tego nie ma, tak? I tak robimy z dziećmi, jak są małe. Większość dzieci jest bardzo sensytywnych i one nie chorują dlatego, że są, nie wiem, bakteryjki czy, nie wiem, przeziębiły się, bo ja uważam, że czegoś takiego nie ma, tylko dlatego, że jest to wkodowane. Katar przychodzi praktycznie po jednym dniu. Taki przykład, który na przykład mogłabym wziąć, przykład na przykład, no ale tak, idę do sklepu i raptownie chodzę po tym sklepie, mijam ludzi i raptownie mnie boli migdał. I sobie mówię, wow, normalnie, gdybym tak w starym schemacie, no to wiesz, migdał, lekarz, antybiotyki, już masz rozwalone wszystko. Ja poczekałam, pochodziłam z tym migdałem i mówię, nie, to nie jest moje, tak? Więc spokojnie, pogłaskałam, ja to wtedy sobie tam pogłaskam, w miłość wchodzę, no i za jakieś tam 2-3 godziny tego nie było. Poszło. No i tak przypuszczam, że tej osobie, tak jak ty, uzdrowiłeś guza, to ta osoba została też w tym momencie uzdrowiona. Być może. I ja tego nie wiem. Wiesz, ja nawet nie, to jest, wiesz, to jest coś takiego, że nawet nie masz, nie potrzebujesz tego sprawdzać, tak? Ja wiem, że zostało to uzdrowione. Ja wiem to. Ja wiem, że będzie słońce, jak jadę. Nie analizuję tego, po prostu to jest taki stan w tobie, takiej pewności, to nawet się nie skupiasz na tym. No. Wcześniej rozmawialiśmy zaraz przed nagraniem a propos wysokiej sensytywności, ja tak trochę przeskoczę w taki szerszy temat, a propos przebywania w dużych skupiskach ludzi, gdzie tych energii poukrywanych, że tak powiem, nieuświadomionych jest bardzo dużo, jest gęsto. I powiedziałeś, tak, że w mieście czuć tą gęstość, a na wsi tej, gdzie jest przyroda, gdzie jest mniej ludzi, tej gęstości nie ma. Dokładnie, to jest, znaczy, ja znowu będę to tłumaczyć tak po dziecięcemu dosłownie, czyli to jest tak, jak w mieście byś szedł do gęstego budyniu i próbował się w tym budyniu poruszać i w rezultacie w którymś momencie tym budyniem jesteś, a wyjedziesz na wieś, to poruszasz się w wodzie i pływasz w tej wodzie i tą wodą też w którymś momencie się dosłownie stajesz, gdybyśmy mieli tak to porównać. I nawet tak czuję, że czuję, w którym momencie jest ten przeskok między miastami, bo jeździmy dużo, zwiedzam, nie? Więc czuję, w którym momencie jest ten przeskok, gdzie się zaczyna już ta gęstość robić i jest coraz gęściej, a gdzie jest rzadziej, wiesz, no niesamowite. Normalnie mogłabym postawić bramki, od tego momentu zaczyna się, nie? Znaczy to nie jest takie, wiesz, cięcie, tylko to jest takie, no, płynne, wiesz, jak woda by miała zamieniać się kisiel, nie? Później gęsty kisiel, budyń i tam gęsty budyń, nie? No to tak to idzie energetycznie. Super, powiem ci, to jest coś takiego, myślę, że osoby, które mogą oglądać ten materiał, osoby wysokosensytywne, mogą zacząć taką przygodę ze świadomym przyglądaniem się temu. Mówię też to dlatego, że ja bardzo długo nie miałem świadomości o swojej wysokiej sensytywności. Ja nie wiedziałem, czemu mi się chce płakać przy innych osobach, czemu czuję czyjeś cierpienie, ja komuś mówię, że kogoś coś boli, ta osoba właśnie mi zaprzecza. I kiedy ja wierzyłem, co ludzie do mnie mówią, automatycznie zaprzeczałem sam sobie. Ja twierdziłem, że mnie coś jest nie tak. Myślałem, że jestem pierdolnięty, że jestem wariatem. Ja to samo. Ja myślałam, że mi odbija już palma. I to taka wiadomość. Właśnie co byś powiedziała ludziom, którzy widzą bardzo podobne symptomy u siebie takiej wysokiej sensytywności, że nie mogą przebywać w dużych miastach? Bo często jest tak, że te osoby, które nie mają świadomości, że są właśnie sensytywne, mogą wchodzić w konflikt ze sobą i ze społeczeństwem i z ludźmi na zewnątrz. Jaką byś radę może dała ze swojej własnej podróży z wysoką sensytywnością dla znaczy, ludzi? Jakby pierwsze, nie brać tego tak wprost do siebie, bo ja miałam takie właśnie przypadki, jak kiedyś masowałam, to po prostu potrafiłam przy masażu rozryczeć się. I to było tak silne, że nie mogłam tego zahamować. Widziałam sceny i tak dalej, jakieś tam przeżycia danej osoby.
Pierwsze, nie brać tego do siebie, ale żeby zadbać o samą siebie czy samego siebie. Jak najwięcej wychodzić w naturę. Jak najwięcej, jeśli gdzieś tam i widzę, dla mnie działa teraz w tej chwili zbiornik wody, nazwijmy, w sensie ja muszę mieć wannę. To jest pierwsze. To jest kąpiel w wannie, to jest dla mnie obowiązkowa, ale też pływanie w wodzie. Przebywanie w naturze, chodzenie na boso, picie dużo wody i przebywanie w jak najmniejszych skupiskach ludzi. Ja nie lubię ani sklepów, ani centrów handlowych. Jakby jak już idę, to muszę, a sklepy, no w tej chwili partner jest tak fajny, że robi zakup. Jest też taka tendencja, zauważyłem, dodam jakby od siebie tutaj, osoby, które zaczynają to czuć i mówią, to nie jest moje. Niestety bardzo często lubi się tu wkradać ego i to nie jest moje zaczyna być oskarżeniem i atakiem na drugą osobę. Tak. A ta osoba jest na winie, bo bardzo często ona nie ma świadomości tego, a nawet jest na takim etapie, że naprawdę nie warto jej drugiej osobie tego mówić, żeby też się nauczyć tak wyczuwać, czy ta osoba gotowa jest usłyszeć to i zobaczyć nawet to, co ty czujesz. Dokładnie, dokładnie tak. I z tym też miałam ogromny, ogromny problem, żeby to wyczuć, komu można, a komu nie. Jak to powiedzieć, czy to pójdzie dalej, czy nie. I też jakby najlepiej nie, jakby nie ja w tej chwili tak siebie ustawiam, że jakby nie analizuję tego, czy to moje, czy nie moje, tylko po prostu jest. I jakby no, przepuszczam to przez siebie, a później maksymalnie dbam o siebie, żeby mieć ten spokój, tak? Bo jeszcze jest, uważam, w osobach sensytywnych coś takiego, no, ja zauważam u siebie, że z jednej strony bardzo chcesz do ludzi i chcesz z ludźmi przebywać. I to jest u nas tak mocne, uważam, i chcemy pomagać ludziom. A z drugiej strony, jak jesteśmy w takich dużych skupiskach, to już czujemy, że to nas zaczyna bardzo wszystko i my sami siebie przygniatamy. Złapać u siebie tą równowagę, żeby też nie chować się, bo ja miałam takie tendencje, że się chowałam, tak? Więc żeby nie uciekać zupełnie, być trochę i tu i zacząć to równoważyć i szukać tej równowagi, tak? W tym wszystkim. Ja widzę coś takiego u siebie, że kiedy idę w duże skupisko i czuję jakby to wszystko, no to wtedy wchodzę w ten stan obecności. I bo jako osoba wysokosensytywna, która nie ma rozpuszczonej nie ma rozpuszczonej osobowości i tożsamości, może tak bardzo brać to do siebie, może być to tak niewygodne, że może pojawić się chęć właśnie takiego konfliktu, ale kiedy masz świadomość tej niewinności, czystości swojej własnej, możesz spojrzeć na te wszystkie bóle nieuświadomione ludzi, które są wokół, z niewinnością, na zasadzie okej, to też minie. No, to tylko jest jeszcze jeden aspekt przy takiej sensytywności, nie wiem, czy ty masz, no, ale ja akurat tak mam, że też jakby widzę, ja to nazywam naszą ludzką tragedię taką w tym wszystkim, nie? To też mnie czasami tak długo się zastanawiałam, czemu Jezus ma, no, jak dla mnie takie oczy trochę smutne i też są chwile takie, gdzie jakby widzę w tym wszystkim i ja też jestem, bo to nie chodzi, że ja jestem gdzieś z boku, a ludzie, ale ja też i widzę w tym wszystkim tą gotującą się żabę, nie? I skąd jakby stwierdzenie, że Jezus ma smutne oczy? Wiesz co, nie wiem, zawsze miałam takie pełne miłości, ale jest w nich taka, znaczy taka troska dla nas, ale jakby widział nas, w czym my wszyscy się kotujemy. Tylko że te oczy Jezusa, ja tak od siebie mówię, te oczy Jezusa, które są uwiecznianym na różnych malowidłach, to malowali ludzie poprzez swoją perspektywę. My nie wiemy, jakie było tak naprawdę jego spojrzenie. Tak, no tak, tylko że wiesz, jak ja sama widzę, w jakie rzeczy my, no bo jak już przy tej sensytywności, jakby nie patrzeć, masz bardzo duże czucie, tak? Więc jak widzisz, jak to wszystko funkcjonuje i próbujemy wszyscy jako ludzie z tego wyjść na różne sposoby, jakie gdzieś tam poszukujemy, no to jest to takie trochę, jakbyśmy dla mnie,
może nie, nie smutne, ale z jednej strony jest to fajne, że staramy się, a z drugiej strony jest no smutne, tak? Gdzieś tam, że siedzimy trochę w takim budyniu i próbujemy każdy osobno, a nie łączymy się, bo też to jest kolejny jakby temat, że te łączenie się w tym wszystkim, żeby przestać rywalizować, a zacząć wiedzieć, że my praktycznie wszyscy jesteśmy w tym samym, tak? Tego. Ja mam coś takiego, że jeśli pojawia się taka myśl, czy smutku, czy współczucia, jest bardzo łatwe, przez to, że widzę, że jest to w formie myśli, bardzo łatwo jest wskoczyć jest w takie uwierzenie w to cierpienie, że ktoś na zewnątrz cierpi i wtedy już poza zwykłym, neutralnym spojrzeniem na to, my tak naprawdę potwierdzamy jego cierpienie i ja staram się utrzymywać taką świadomość, że po prostu patrzę, że oni nie wiedzą, co czynią, czyli wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli nie mają świadomości nawet, w jakim często bólu są. A ja widzę, a mi to w tym momencie bardziej ułatwia, że wtedy wstawiam tam obraz szczęśliwych ludzi. Czyli jakby nie neguję tego, widzę, nie mówię, że nie wiedzą, bo nie wiedzą. Ja pewnie też jakieś rzeczy nie wiem jeszcze, a czy nie. Tylko bardziej, jeśli ja to czuję i widzę, no to wtedy wstawiam dosłownie taki uczuciowy obraz tej osoby, że jest szczęśliwa, zdrowa i zostawiam to i idę dalej. Ale jest to, ja przestałam uciekać. Było długo, że ja to zakrywałam tam no, różnymi rzeczami, tak, chichaniem się i tak dalej. A w tej chwili daję temu przyzwolenie, widzę, jest. Ale świadomie wstawiam na przykład obraz, że ta osoba jest szczęśliwa, zdrowa, tak? I widzę i czuję ją po prostu taką. Ja trochę ten sposób wziąłam od Anastazji z książek i ona to opisywała, jak my obrazami tworzymy świat, czyli tą energię. I w którymś momencie, jeśli... Tak? Mogę? Energetycznie, tak, tak, tak. Energetycznie na przykład tworzymy o ludziach, że są szczęśliwi, obfici, zdrowi i tak dalej, to ten obraz w którymś momencie jego spotyka i jego życie też się zmienia. Ja mogę powiedzieć, tak trochę rodzinę w ten sposób utrzymuję i jest okej. Okay. I to działa, widzę. I idę dalej i widzę, że to działa, bo z tym obrazem dany człowiek, czy ja, czy osoba, która gdzieś jest ze mną, ona się w którymś momencie spotka i ten obraz staje się tą jej świadomością, tym środkiem. Wiesz co, ja powiem to samo, tylko troszeczkę w innych słowach. No. Być może, bo to jest tak, w świecie, w którym się przejawiamy, jest to świat pomieszania światła i cienia, dualizmu. I cierpienie i ten ból ma swoją ciężkość i tak czy siak umysł ludzki bardziej zwraca uwagę i bardziej reklamuje się z tym cierpieniem. I my, mając świadomość, że to jest tylko jedna strona medalu, tak jak ty to robisz, ty po prostu widzisz drugą stronę medalu, czyli ktoś emanuje nieszczęściem, a ty wiesz o tym, że poza tym nieszczęściem, w które ktoś wierzy i emanuje, ty widzisz, że jest druga strona medalu, czyli szczęście. I widząc to szczęście, ty po prostu otwierasz ścieżkę szczęścia dla tej osoby. I bez względu na to, czy się to wydarzy, czy się to nie wydarzy, ty po prostu pokazujesz świadomości, że słuchaj, to nie jest tylko to, tak. Jest też to. Tak, tak, można powiedzieć, że się porozumiewam jakby nieświadomie, znaczy ja świadomie, ale porozumiewam się na tym kanale jego świadomości, tak? A on jest nieświadomy tego, czy ona. Tak? Czyli jakby ten środek wstawiam to światło, czyli te dobre szczęście i wiem, że w którymś momencie, ja to nazywam, to jest taka kropla, którą tam wrzucasz, nasionko, które wrzucasz i wiem, że ona kiedyś tam wyrośnie. Nie wiem kiedy, ja już tego nie analizuję. Po prostu wiem, zostawiam i idę dalej. Następnie ludzie, gdzieś się pojawiamy, gdzie jestem, gdzie jadę. Normalne czynności codziennego życia nowej. Tak i pracuję. To jest bardzo fajne, bo w ten sposób osoby, które jakby to oglądają, po prostu możemy im przypomnieć, że słuchaj, skoro jest jakiś negatywizm, dostrzegasz, czy u siebie, czy u innych, to pamiętaj, że jest zawsze druga strona medalu. Tylko ten negatywizm, cierpienie i ból to jest gęściejsza energia, która jest ciężka, a ta ciężkość bardziej zwraca uwagę,
ale do ciebie należy, twoja uwaga należy do ciebie, więc jeśli ty zobaczysz to, to możesz przekierować uwagę na drugą stronę medalu, ponieważ żyjemy w dualizmie. Dokładnie. Gdzie światło i cień tworzy miks i wizualizuje manifestacje wszystkiego. Dokładnie. I wiesz, żeby było śmiesznie, to mi samej pomogło, tak? Bo przy tej sensytywności no to było bardzo trudno jakby to wszystko rozpoznać i taki sposób, jak ja w tej chwili przedstawiam, to jakby najpierw na sobie zastosowałam, tak? Czyli u siebie te wszystkie obrazy zaczęłam zmieniać i widzę, jak to się zmienia łącznie z partnerem, jego sposobem i zachowaniami, sposób myślenia i otwieraniem się u niego, tak? Jakby otwierania się na to, jak to wszystko funkcjonuje, tak? I zmiany, które zachodzą w tej chwili i w nim, i w całym naszym życiu. No w tej chwili to taki trochę zaczęło się tak to wszystko nakręcać pozytywnie. No może w jakichś tam kolejnych nagraniach będzie możliwość, żeby to opowiedzieć. Ale ten sposób pomógł mi samej, że ja również widzę tą pozytywną stronę i wprowadzam do swojego życia pozytywną stronę. No czyli tak, no tej sensytywności, jak kiedyś rozpaczałam, że już mam, przepraszam za wyrażenie, ale kurwa dość, bo już mam wrażenie, że cały świat czuję na sobie i w sobie. Tak? I to było bardzo męczące. Tak stwierdziłam, ok, ja z tego wyciągnę dobro i będę wykorzystywać ten mój dar, bo jakby nie patrzeć, to jest dar, tak? Ten mój dar będę wykorzystywać do robienia dalszego dobra. Mhm. I tak robię na spotkaniach, na gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek pójdę, z kimkolwiek się widzę i czuję jakiś tam ciężar, no to to zamieniam i idę dalej. No i super. No i super, czyli co? Trzeba pamiętać o tym, że nie ma tylko negatywnych, że są też te pozytywne strony i tak naprawdę nie odrzucając, nie walcząc, nie oceniając się za te negatywne rzeczy, które dostrzegamy, te ciężkie rzeczy, mając świadomość, że są też te lekkie rzeczy, my dzięki temu możemy przebudzić się do tego, że skoro jest tak zwany minus, jest plus, jest cień, jest światło, to są dwie składowe, które tworzą tą rzeczywistość. I patrząc na to, tak naprawdę to można zharmonizować ze sobą. Czyli zrównoważyć, bo kiedy my patrzymy umysłem na cień i na światło, zaczynamy oceniać cień jako coś złego, a światło jako coś dobrego. I jest tendencja niestety do walki światła z cieniem. Mhm. A jest jeszcze światło świadomości. Mhm. Czyli tej świadomości neutralnej, bezosobowej, która nie ocenia, że to jest złe, nie ocenia, że to jest dobre. To jest po prostu alchemia doświadczenia przejawienia. I kiedy my nie wchodzimy za bardzo w to, ani za bardzo w to, tylko patrzymy, że to jest składowa na równi, taki yin-yang, wtedy dzieje się cud przebudzenia, można powiedzieć. No, nie wiem tam, czy cud, czy po prostu wtedy, ja to mówię, jestem najlepszą wersją człowieka na tej ziemi, czyli dążę do tego, żeby być najlepszą wersją człowieka i żeby tak chodzić tej najlepszej wersji człowieka w sobie. A też widzę, co robię, jakie błędy, no to wtedy to też pozwala na nie ocenianie siebie i karanie, bo dosłownie no, większość z nas jeszcze się karze wewnętrznie, tak? Tylko zobaczenie tego i okej, mogę zmienić, nie? I idę na pozytywne i zmieniam, i następne zmieniam, i następne, i tak sobie idę. Tylko to pozytywne nie jest przeciwko negatywnemu, tylko po prostu wybieraniem lekkiej ścieżki, harmonijnej ścieżki życia. Tak, to jest tak jakby je obejmuję, przyjmuję, widzę, ale jako osoba, ja to mówię, rozumna, jako człowiek rozumny, tak, już tak realnie mówiąc, mam wybór, tak?
A duchowo, bardzo na głębokim poziomie, to uważam, że my jesteśmy wszyscy, mamy otwarte serce, jesteśmy, no tak jak mówimy tu, duchowo światłem, tak? Czy miłością, miłowaniem. No i super. Chcesz coś jeszcze dodać? Bo ja myślę, że bardzo fajnie, że zwięźle dość pokazaliśmy ten temat. No nie, chyba, chyba. A jak są osoby, które mają jakieś pytania głębsze, no to myślę, że śmiało mogą się do ciebie odzywać. Pod nagraniem jest namiar do ciebie. Mogą pytać w komentarzach i zobaczymy, może będzie kolejny temat. Na no jak sobie może ktoś ma tak podobnie i nie daje sobie rady, bo no to jest dość szeroki temat, nie? Można by było jeszcze opisywać różne inne rzeczy, tak? Bo to oprócz uczuć, energii są jeszcze myśli, tak? Które możesz wziąć za siebie i dosłownie będziesz przejawiać te same myśli od kogoś, więc tutaj rozpoznań jest jeszcze wiele, tak? To jest naprawdę mega, mega, mega szeroki temat, nie? Ale takie podstawowe rzeczy myślę, że tu zostały rewelacyjnie ujęte, nie? I ty również możesz przecież, nie? Śmiało do Ola. Pytanie, czy ja chcę. A to już nie wiem. Ja się stawiam. Ja jestem otwarta, przyjmuję jak najbardziej. Jeśli ktoś ma pytania, zapraszam. No, dobrze. Słuchajcie, kochani. Wysoka sensytywność to jest dar, a nie przekleństwo. Tylko trzeba mądrze do tego podejść i zobaczyć, że kiedy usłyszałem taki piękny przekaz Marii o róży życia, że życie, doświadczenie jest jak róża. Ma piękny kwiat, ale i ma kolce. Jeśli bez uważności będziemy łapać tą różę byle jak, to możemy się pokolić albo możemy się nie pokolić. A z uważnością możemy tak to doświadczenie życia, czyli to, co do nas przychodzi, dotknąć, że zobaczymy to piękno, ale można powiedzieć, że nie poranimy się kolcami. Dokładnie tak. Czyli ja to mówię, wiesz jak ja nazywam? Mam świadomość, że jestem piękna, ale mam też świadomość, że mam pazurki i nauczyłam się, kiedy mogę je wyciągnąć, a kiedy nie. Kiedy no tak, warto, a kiedy nie. To jest taka, ja to nazywam dojrzałością taką wewnętrzną, tak? Człowieka. No róża ma kolce, żeby chronić też w jakiś sposób swoje piękno przed jakimiś zwierzaczkami, które chciałyby pożreć wszystko, co jest tylko dosyć do zjedzenia, a tak to się zwierzaczek taki zastanowi, czy zjeść tą różę, czy nie zjeść, czy tylko podziwiać piękno, piękno, jakim ta róża emanuje. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, kochani, bardzo ci dziękuję, Reniu, bardzo ja fajny również. Temat, bardzo na czasie, bardzo też mój. No i co? Bawcie się dalej. Pamiętajcie, że są dwie strony tej rzeczywistości. Tak, wszelkiej dobroci dziękujemy za obecność. Tak. Super. Trzymajcie się ciepło. Pa. Pa. Hej.